Dzień dobry wieczór. W poprzednim odcinku pokazałem wam, jak założyć konto na portalu Twitch, jak połączyć się ze stroną streamelements.com oraz jak podstawowo skonfigurować program OBS Studio. Natomiast dziś pokażę wam, jak dodawać nowe sceny oraz jak do tych scen dodawać źródła obrazu. W tym momencie kiedyś pojawi się intro, jego jeszcze nie ma, więc rozpoczynajmy drugi odcinek, jak zacząć streamować. Alerty, layouty, pierwszy live. Jeżeli nie oglądałeś poprzedniego odcinka i nie do końca wiesz, co tu będzie tłumaczone, w tym miejscu masz zakładkę, gdzie pojawia się właśnie opcja kliknięcia w poprzedni odcinek, więc zobacz go i wróć do mnie. Teraz, to co będzie nam dziś potrzebne, to dwie rzeczy. Program OBS oraz przygotowane wcześniej grafiki. Jeżeli nie macie swoich grafik albo nie macie talentu do robienia swoich grafik, możecie zawsze poprosić jakiegoś kolegę, który się tym trudni, lub skorzystać z darmowej opcji galerii stylów, jaką daje nam właśnie strona Stream Elements. Lecz skupmy się może na tym, jak dodać grafiki, które już mamy. Przejdźmy zatem do pierwszego okienka, sceny. Według mnie taką minimalną ilością scen, jaką powinniśmy sobie przygotować, jest 5. Początek, rozmowy z widzami, gra, przerwa oraz koniec. Sceny dodajemy poprzez kliknięcie plusa, nazwanie sceny, nazwijmy ją rozmowa. I przechodzimy do okna numer 2, które znajduje się po prawej stronie od scen, czyli źródło obrazu. W tym miejscu mamy już dużo większy wybór od koloru tła, jakie możemy sobie ustawić, po źródło danych. Lecz dziś nie będziemy rozmawiali o wszystkich opcjach, a skupimy się na tych najważniejszych do rozpoczęcia pierwszego live'a. Zacznijmy może od ilości obrazów, które powinniśmy wykorzystać. Pierwszy obraz może być naszym tłem. Powinienem nazwać go tło, nazwałem go tłem. Następnie klikamy przeglądaj, szukamy odpowiedniego folderu, gdzie znajdują się nasze grafiki. W moim przypadku będzie to w tym miejscu, jest tło. Następną grafiką, jaką będziemy potrzebować, może być na przykład ramka. W moim przypadku będą to dwie ramki, więc dodam ramka 1. Po raz kolejny przeglądaj. Dodajemy ramkę. Zastanawiacie się zapewne, jak to jest, że te ramki ustawiają się w odpowiednim miejscu. Jeżeli przygotujemy w Photoshopie bądź w innym programie z możliwością wycinania tła, tworzymy sobie cały layout na jednym projekcie i później po prostu wycinamy. W tym momencie dodam jeszcze jeden obraz, ramka 2, która będzie odpowiadała w moim przypadku za kamerkę i to co najważniejsze, social, na przykład informacje o naszych social media. I w taki oto sposób mamy przygotowany layout po to, żeby umieścić w nim obraz gry czy naszą kamerkę. Jak dodać naszą kamerkę? Nic łatwiejszego. Po raz kolejny klikamy dodaj w źródle obrazu urządzenie do przechwytywania wideo. Możemy je nazwać kamerka. Wybieramy spośród urządzeń nasze urządzenie. Tu pojawi się nasza kamerka bądź przechwytywarka obrazu z drugiego peceta bądź konsoli Elgato. I teraz może krótkie omówienie kamerki. W pozycji rozdzielczość mamy dwie opcje: pozostawienie tego tak jak to wygląda w tym momencie bądź ustawienie trybu własnego. W trybie własnym możemy włączyć rozdzielczość jaka nam odpowiada bądź na jaką pozwala nasza kamera. W moim przypadku jest to Full HD i 60 klatek. Reszta opcji polecam na chwilę obecną zostawić na defaultowym. Klikamy OK. Tak jak widzicie, kamera przesłoniła cały layout. Co zrobić, żeby kamera była pod layoutem, ale nie całym? To co musimy zrobić, to przesunąć naszą kamerkę w odpowiednie miejsce. W tym przypadku będzie ten fragment. Łapiemy za któryś z rogów bądź boków. Przesuwamy i umieszczamy kamerę w taki sposób, w jakim nam odpowiada. Zastanawiacie się zapewne, no ale jak to, przecież to troszeczkę wychodzi poza ramkę? Nic łatwiejszego, trzymając klawisz Alt i łapiąc jeden z rogów bądź boków, możemy przesuwać, a bardziej skracać boki naszej kamerki. W
teraz dodajmy obraz gry. Po raz kolejny, źródło obrazu, dodaj przechwytywanie gry. Nazwijmy to gra. OK. I zatrzymajmy się tu na chwilę. Mamy trzy tryby. Przechwytywanie aplikacji pełnoekranowej. Znaczy to tyle, że gdy nasza gra wejdzie w tryb pełnoekranowy, pojawi się ona na ekranie naszych widzów. Przechwytuj konkretne okno. W tym przypadku każda gra, która jest odpalona w trybie okna, pojawi nam się właśnie w tym oto trybie. I tryb trzeci. Przechwytuj okno na pierwszym planie po wciśnięciu skrótu klawiszowego. Tak jak możecie pamiętać, skróty klawiszowe ustawiamy w ustawieniach i skróty klawiszowe. Pozostawmy jednak grę tak jak było początkowo, przechwytywanie aplikacji pełnoekranowej. To na co należy zwrócić uwagę to czy jest zaznaczona opcja zgodność z mechanizmami anti-cheat. W innym przypadku gry mogą nam się po prostu na naszym OBS-ie nie pojawić. Myślę, że możemy odpalić jedną z gier, na przykład niech to będzie Farming Simulator 19, który był dość niedawno za darmo na Epiku. Mam nadzieję, że udało wam się zdobyć ten tytuł. Przeklikamy, wchodzimy w OBS-a i jak widzicie, gra pojawiła nam się na samym początku. To, co musimy zrobić, to tak samo jak w przypadku naszej kamery. Ściągamy grę do momentu, który nam odpowiada. I zmniejszamy okno gry. I w ten oto sposób jesteśmy gotowi rozpocząć naszą transmisję. Ale czy oby na pewno? No nie do końca, bo ten odcinek miał pokazać wam jak ustawić podstawowe overlaye, grę oraz kamerkę, ale również i alerty. Skoro jesteśmy już na stronie głównej, przechodzimy do mojej nakładki. Tworzymy nową. Nazywamy ją. I teraz rozdzielczość nakładki. To jest istotna sprawa, ustawiamy ją taką samą, jaką mamy ustawioną rozdzielczość bazową na naszym OBS-ie. Wspominałem o tym w poprzednim materiale, więc zobaczcie poprzedni materiał i jeżeli nie pamiętacie o co chodzi. W moim przypadku jest to 1080p. Druga opcja, przejdź do edytora nakładek i pojawia nam się piękne okno edycji. W tym momencie, żeby założyć wszelkiego rodzaju alerty, wchodzimy w widgety. Omówimy to sobie w zupełnie innym materiale o tym, co daje nam Stream Elements. Na chwilę obecną skupimy się na Alert Box, dodajemy go i możemy go przesuwać, zmniejszać, powiększać, jak nam się tylko podoba. Po lewej stronie pojawiają nam się różnego rodzaju alerty, od followów po rajdy. Teraz każdą z tych opcji możemy edytować, klikając w zębatkę. Zedytujmy sobie delikatnie follow. Jak widzimy, na samym początku defaultowo pojawia nam się serduszko, jako grafika pojawiająca się przy nowym followku. Możemy oczywiście zmienić swoją, dodając zdjęcie, bądź dodając wideo oraz odpowiedni dźwięk. Poniżej możemy ustawić, jak wyświetlana ma być nasza grafika razem z powiadomieniem, na przykład dzięki za follow. Zapisujemy i tu pod dzwoneczkiem możemy emulować wszelkiego rodzaju właśnie alerty. Spróbujmy zemulować follow. Priscilla, a gdzie jest Jaskier? I teraz analogicznie tak robimy z każdą opcją. I teraz zastanawiacie się pewnie, jak aktywować te alerty w naszym OBS-ie. Nic prostszego. Klikamy w Launch, kopiujemy link, przechodzimy do naszego OBS-a i teraz uwaga, uwaga. Zapewne część z osób wam powie, że najlepszym sposobem jest w źródle obrazu dodać przeglądarkę i w tej oto waszej przeglądarce dodać link, ustawić wszystko i będzie nam działało. Moja propozycja będzie troszeczkę inna. Lepiej alerty ustawić w scenie. Dlaczego? Dlatego, że ustawimy ją tylko raz. W tej oto oddzielnej scenie ustawiamy przeglądarkę, nazwijmy ją alerty. Dodajemy w adresie URL link, który skopiowaliśmy. Ustawiamy rozdzielczość bazową. Klikamy OK. W tym miejscu będą pojawiały nam się alerty. Ale co zrobić, żeby te alerty pojawiały się na każdej scenie? W tym momencie w źródle obrazu dodajemy scenę z istniejących scenę 2, którą możemy sobie nazwać na przykład alert. Dlaczego tak? Stwierdziłem, że dogram to jeszcze raz. Dlatego ustawiamy
jedno miejsce alertów, tak zwaną jedną scenę na Stream Elemencie i na OBS-ie tylko po to i tylko dlatego, żeby mieć jedno miejsce, w którym będziemy mogli edytować te alerty, a nie w każdej zakładce. Oszczędność czasu. I nie dubluje się dźwięk. Choć troszeczkę skomplikowany, uwierzcie, że sprawdzi się najlepiej. Jeżeli udało nam się ustawić wszystkie sceny, nie stoi nic na przeszkodzie, by kliknąć guzik Start Streaming. Ale co jeśli nie macie grafik? Co jeśli nie macie talentu graficznego? Wspominałem na samym początku o galerii stylów. Kolorowe, czarno-białe, od Fortnite'a po inne gry. To wszystko za darmo i do waszego użytku. Załóżmy, że chcemy użyć sobie może pierwszą, lepszą Grey Area Super Team. Zobaczmy podgląd, czy ona nam w ogóle pasuje. A wygląda nawet zacnie, nie jest zbyt strokata. Mi się osobiście podoba. Klikamy otwórz moją nakładkę. Nazwijmy Twitch TV Niedaradek. Pojawiło nam się 5 linków. To jest 5 scen, o których mówiłem na samym początku. Początek, granie, rozmowa, przerwa oraz koniec live'a. Wchodzimy w moje nakładki i w tym momencie możemy edytować w nich dosłownie wszystko. Wejdźmy sobie na przykład w grę. Przechodzimy do edytora nakładek. W layersach pojawia nam się wszystko, co się znajduje na tej grafice. To, co może być dla was interesujące, to to, że wszystkie grafiki będą ładowane właśnie z tej oto strony. Dlatego też tu możemy sobie zmienić na przykład nazwy naszych socjali. W tym momencie mamy już ustawione tip dotacje, ostatniego suba, ostatniego followa, kamerkę. Zapisujemy, klikamy launch, kopiujemy link, wchodzimy w OBS-a, zakładamy nową scenę, OK. Dodajemy źródło, przeglądarka. Link, bazowa rozdzielczość, OK. I pojawia nam się cały layout. Dodajemy kamerkę. Nie musimy dodawać już nowej, ponieważ już jedna istnieje. Zmniejszamy, ustawiamy poniżej i tak dalej, i tak dalej. Alerty będą wyglądały w ten sposób. Oczywiście możemy je modyfikować po to, jak chcemy, żeby one wyglądały. I nie zostaje nam nic innego, jak po ustawieniu jeszcze gry, czyli ustawmy, żeby wszystko było tak, jak należy. Grę przerzucamy na sam dół. Proszę bardzo. I tak oto jesteśmy gotowi na rozpoczęcie naszej wielkiej streamerskiej przygody. Nie zostaje nam nic innego jak tylko kliknąć zielony guzik Start Streaming. Jeżeli podobał Ci się ten materiał, to zostaw łapkę w górę. Napisz w komentarzu, jakie Ty masz problemy bądź pytania dotyczące streamingu. Oraz zostaw subskrypcję razem z dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco z filmami. Filmy będą pojawiały się w miarę systematycznie. Nie będę obiecywał, że będą pojawiały się one co niedzielę. Może pojawią się częściej, może rzadziej. Jest to wszystko spowodowane tym, że jednak na co dzień streamuję i to jest główny mój środek dochodu, więc zapraszam Was na live'y, bo tam również odpowiem na Wasze pytania, jeżeli się pojawią. Ja jestem Niedaradek. I obejrzeliście, jak zacząć streamować 2. Cześć!